ważne wydarzenie podpisania umowy pomiędzy Wojskową Akademią Terezjańską Wiener Neustadt a Wyższą Szkołą Bankową polega na tym, że studenci naszej uczelni, Wyższej Szkoły Bankowej, będą mieli możliwość uczestniczenia w modułach międzynarodowych, podczas których będą zdobywali wiedzę o podstawowej informacji dotyczącej wiedzy Unii Europejskiej, tym szczególnie w obszarze wspólnej polityki bezpieczeństwa. Zajęcia takie w tych modułach umożliwiają uzyskanie certyfikatu, który z kolei daje możliwość uczestniczenia w strukturach naszym studentom, a więc otwierają szerokie drzwi na całą Europę. Mamy też oczywiście doświadczenia historyczne pomiędzy polską armią i armią austriacką, gdzie to nasze współdziałanie było bardzo skuteczne, między innymi w odsieczy wiedeńskiej. I na bazie tego doświadczenia chcemy również budować to współczesne nasze porozumienie i wspólną pracę, która, tak jak powiedziałem, trwa już od wielu lat i nasi studenci, może przede wszystkim do tej pory wojskowi, korzystali z tej współpracy i czerpali wszelkie benefity. Teraz będziemy mogli również zaangażować to studentów cywilnych, w tym oczywiście studentów Wyższej Szkoły Bankowej. Takie interdyscyplinarne podejście jest niezwykle ważne. Psychologia, aspekty psychologiczne, kiedy myślimy o roli lidera, są niezwykle ważne. Szczególnie w takich czasach, kiedy mamy do czynienia z różnymi sytuacjami nieprzewidywalnymi, to ten aspekt właśnie psychologiczny, czyli związany między innymi z tym, jakie cechy, jakie aspekty są ważne w tym, aby dobrze sobie radzić, nie tylko efektywnie, ale też z zachowaniem pewnej równowagi, takiego zdrowia psychicznego, są bardzo ważne. Jeśli chodzi o psychologię, to przede wszystkim jakby szkolenie kompetencji, ćwiczenie pewnych takich umiejętności, zasobów w młodych pokoleniach wydaje się być ważne. Stąd na Wyższej Szkole Bankowej podejmujemy ten trud dzisiaj, wysiłek, ale ogromnie przyjemny, po to, aby zastanawiać się nad tym, w jaki sposób można edukować ludzi, kształcić w nich te cechy, które są istotne z punktu widzenia liderstwa. Dla mnie osobiście jako psychologa to są takie rzeczy, które są związane z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, w kryzysie, związane z odpornością psychiczną, z taką też autentycznością w tej roli, czyli nie uczenie się sztucznie bycia liderem, ale faktycznie zastanowienie się, jakie mam wartości, co lubię robić w życiu i podążanie właśnie zgodnie z tymi wartościami, ideami i w ten sposób też zaszczepianie idei w innych ludziach, tworzenie zespołów jest niezwykle ważne. No, bezpieczeństwo przede wszystkim dlatego, że trudno w ogóle wyobrazić sobie życie, nie mówiąc o bezpieczeństwie, o poczuciu bezpieczeństwa również w takim bardzo szerokim wymiarze. Dobór prelegentów bardzo celowy to przedstawiciele służb mundurowych, czyli żołnierze oraz policjanci. Dlaczego z kolei? Dlatego, że no przede wszystkim te dwie instytucje w podstawowym wymiarze zajmują się naszym bezpieczeństwem. W konferencji dotyczącym przywództwa czy też liderstwa, idąc dalej, trudno wyobrazić sobie dobrze funkcjonującą armię, jednostkę policji bez dobrze decydujących czy dobrze podejmujących decyzje przywódców, liderów, grup, które zarządzają ludźmi, którzy tak naprawdę dbają o bezpieczeństwo w konsekwencji, czy to w wymiarze krajowym, kiedy myślimy o żołnierzach, czy też wewnętrznym, kiedy mówimy na przykład właśnie o policjantach. Panowie zaproszeni z zagranicy, z Austrii, ze Stanów Zjednoczonych, to również są żołnierze, którzy są ludźmi mundurowymi, bądź też mundurowymi, jak to ładnie mówimy, czasami w stanie spoczynku, tak? Czyli pracujący jeszcze całkiem niedawno w wojsku, mający ogromne doświadczenie praktyczne, ogromne doświadczenie teoretyczne, zarówno dotyczące tego, w jaki sposób postępować, żebyśmy byli bezpieczni, jako mieszkańcy Polski na przykład, ale także w kontekście właśnie przywództwa, tak? Oni znajdowali się w bardzo wielu działaniach wojowych, gdzie też uczyli się, no tak na żywo można powiedzieć także, tego, jak właściwy sposób kierować ludźmi po to, żeby też straty w tych ludziach były jak najmniejsze i szkody, na przykład przez ludność cywilną, także ponoszone jak najmniejsze. Stąd ich te kompetencje przywódcze właśnie są też niezwykle rozwinięte i myślę, że to jest taka wielka wartość dodana tej konferencji, że oni tu są i o tym też nam opowiedzą. To nie tylko to, że jest to bardzo ważne wydarzenie, ale ono jest niesłychanie na czasie. Bo trzeba powiedzieć, że wszyscy przeżywamy obawy, wszyscy myślimy o tym, co będzie w przyszłości. Jeden z prelegentów zaczął nawet mówić, że to, cośmy przewidywali dla roku 35, a potem 50, to już się właściwie wydarzyło, więc świat przyspieszył, wszystko się zrobiło bardzo skomplikowane, a my musimy w jakiś sposób się w tym odnaleźć. Czyli spotkanie ludzi, którzy mają pewien rygor podejmowania decyzji, którzy potrafią
takie decyzje podejmować, którzy jednocześnie rozumieją, że świat jest złożony i skomplikowany, to właściwe miejsce. Our academy was founded in 1751 and we are accommodated in a castle which was built in the 12th century. Since 1752 we are educating our officers for the Austrian Armed Forces in Wiener Neustadt. There were short interruptions by the World Wars, but in 1998 finally we could achieve the academic study program. For this academic study program, I may invite also civilian students from your university. They can choose from different offers. They can choose an entire semester, short modules for 1 week or 2 weeks, or they can come for an internship. For lecturers and for staff, the same offers are valid. So for example, they can come for 1 week for teaching when we agree on a certain expertise they have and we need them, or we also can come to your university to teach. Ta konferencja, jedna z wielu międzynarodowych konferencji, które udało nam się do tej pory zorganizować, jest jednak szczególna. To nowe otwarcie współpracy z austriacką uczelnią, to nowe możliwości dla naszych studentów, to nowe możliwości dla nas też, wymiany doświadczeń, praktycznego spojrzenia na kształcenie liderów, zwłaszcza liderów w zakresie służb mundurowych. Bardzo cieszy mnie ta współpraca i upatruję w niej ogromnych możliwości na przyszłość.